Odcinek poświęcony jest pięknym takim trzem obszarom, czyli uważności, wdzięczności i życiu w ujęciu życia jako prezent, więc zobaczymy, gdzie nas poniesie w tej rozmowie, ale mam takie przekonanie, że będzie to przepiękna rozmowa, która przyniesie też dużo, dużo ciepła w ten już grudniowy wieczór. Więc chciałabym, żebyśmy zaczęły od uważności i tego, czym tak naprawdę ta uważność jest i dlaczego ona nam jest potrzebna w życiu, oprócz tych najbardziej banalnych z jednej strony informacji, czyli tego, żeby czegoś nie przeoczyć, ale tak, jak popatrzymy na ten współczesny dzisiejszy świat, to co tak naprawdę ta uważność nam daje i co dzięki niej możemy odkrywać? Okej. Co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać? Słuchajcie, zacznę może od takiego stwierdzenia, że właściwie życie człowieka toczy się tylko tu i teraz, i o tym rzeczywiście głośno jest w sieci, i sporo publikacji można na ten temat poczytać, i w wielu książkach się ten wątek pojawia, ale trudno sobie to uzmysłowić. Ponieważ najczęściej jesteśmy w przeszłości, czy tam jakoś sobie bardzo intensywnie analizujemy tą rzeczywistość naszych doświadczeń biograficznych, poszukujemy związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy tym, co się zadziało, a tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, albo co mogliśmy zmienić, zrobić inaczej, żeby być w innym miejscu, albo bardzo intensywnie jesteśmy w przyszłości, czyli w tej przestrzeni, gdzie sobie planujemy, wyobrażamy rzeczywistość, ewentualnie antycypujemy jakieś wydarzenia, czyli próbujemy je przewidywać po to, żeby móc im zapobiegać albo w jakiś sposób je stymulować. Natomiast w tej teraźniejszości przebywamy niewiele, bo jak pośledzicie sobie swój proces myślowy i pobawicie się w taką zabawę, że narysujecie sobie taką linię czasu na kartce i będziecie palcem przesuwać od przeszłości przez teraźniejszość po przyszłość, jednocześnie analizując strumień myśli, który się pojawia w waszej głowie, to zobaczycie, że ta wasza perspektywa doświadczania siebie w tu i teraz jest najkrócej, taką perspektywą, w której jesteście najkrócej, tak? Czyli tą przestrzenią, w której przebywacie na chwilę, jak taka poczekalnia pomiędzy dwoma różnymi perspektywami, czyli tym, kim byłem i kim zamierzam być. I to z jednej strony jest dość naturalne, ponieważ my ciągle redefiniujemy tą naszą opowieść o sobie. Jesteśmy takimi narratorami własnej opowieści. I właściwie przez pryzmat bieżących doświadczeń dokonujemy ciągle redefinicji, czyli ciągle pertraktujemy ze sobą naszą własną opowieść o życiu. I to jest w pewnym sensie naturalne. Naturalne jest też to, że przebywamy w przyszłości, no bo żeby podejmować decyzje na tu i teraz, też musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Natomiast nie jest naturalne jakby ograniczanie możliwości przebywania tu i teraz, czyli uciekanie z tej perspektywy tu i teraz, czyli jakiś rodzaj dyskomfortu w byciu tu i teraz, w jedynej rzeczywistości, którą możemy realnie, materialnie przekształcać, na którą możemy wpływać. I tak zawijając do uważności, no to ona głównie dotyczy tej perspektywy tu i teraz. Jest pewnym wymiarem doświadczania perspektywy tu i teraz, a może nawet drogą dojścia do teraźniejszości. A czy masz jakieś ćwiczenia, które tobie pomagają złapać się na tej chwili obecnej? Bo ja się podzielę za chwilkę takim ćwiczeniem, tylko powiem, co to pokazuje i jak bardzo my często nie jesteśmy w stanie nawet na te 10-20 sekund się zatrzymać, chociaż wydaje nam się, że tak naprawdę jesteśmy bardzo uważni. I ja polecam takie ćwiczenie, gdzie koncentrujemy uwagę na jednym punkcie. Ja z jednej strony korzystam z tego ćwiczenia przy okazji ćwiczeń równoważnych, gdzie pracujemy z ciałem, na przykład stojąc na jednej nodze i chcąc utrzymać równowagę, dużo łatwiej jest o to skupienie, koncentrując pełną uwagę na jednym punkcie. I tam się nie da być w przeszłości lub w przyszłości, bo od razu nas to wytrąca z równowagi. Dokładnie tak samo jest na przykład w treningu na piłce, jeżeli chcemy zrobić jakieś ćwiczenia na stabilizację ciała, które wymagają od nas dużej koncentracji, uwagi i bycia w takim poczuciu napięcia właściwych mięśni, to znowu daje nam to z jednej strony odpoczynek dla głowy, a z drugiej strony uczy nas uważności właśnie poprzez słuchanie ciałem. Ale też jeżeli chodzi o takie ćwiczenie dla głowy, to polecam wpatrywanie się na przykład, zaczęcie od 10 minut w krople jakąś wody, na przykład, nie wiem, pada
pada deszcz, czy też w jakiś płatek śniegu, i koncentrowanie wzroku tylko na tym punkcie i tylko na tej kropli, czy na tym płatku śniegu, najpierw zaczynając od 10, później do 30 sekund, aż dotrwamy nawet i do 10 minut, i wtedy co się dzieje z naszą głową, jak bardzo nas zabiera to wszystko w różne przestrzenie rozproszenia, od mówienia, że tracimy czas i po co ja to w ogóle robię, po mnóstwo różnych rzeczy, które się pojawiają dosłownie jak jakiś taki, można to porównać do baniek mydlanych, tak jakby każda myśl po prostu zawalała nam tą głowę. I fajnym też ćwiczeniem w radzeniu sobie z tymi nadmiernymi myślami, które się wtedy pojawiają, jest wyobrażanie sobie, jak przekuwam każdą z tych baniek i jak one się po prostu rozpuszczają, i dalej jestem w tej chwili obecnej z tą jedyną kroplą, na którą patrzę. Super, fajne i ważne jest to, o czym powiedziałaś, że są to ćwiczenia, które trochę dają odpoczynku głowie, czyli trochę pozwalają nam się przekoncentrować z tej naszej racjonalnej części umysłowej, intelektualnej na doświadczanie. Ja mam kłopot z tym, żeby być uważną całościowo i do tego się przyznaję, nie jestem mistrzem mindfulnessu i rzeczywiście techniki uważnościowe są zawsze dla mnie technikami, które przyprawiają mi trochę trudności i wymagają ode mnie pewnego wysiłku, więc dokonuję takiej trochę zmiany tych ćwiczeń, czyli zadaję sobie najpierw pytanie, wobec czego mam być uważna, na czym chcę, wobec czego chcę ten strumień uważności uruchomić, czy chcę być uważna na to, na pracę ciała, czy chcę być uważna na to, co się dzieje w mojej głowie, żeby sobie pooglądać tą rzeczywistość swoją mentalną, czyli te myśli, które przypływają i odpływają, czy chcę być uważna na przykład na zapach kadzidła, które się pali, bo ja lubię taką technikę z kadzidełkami stożkowymi, aczkolwiek każdy może wybrać sobie, co tam mu się żywnie podoba, które palą się od takiego cienkiego strumienia zapachu przez coraz szersze, aż później znikają, i właściwie ten proces medytacyjno-uważnościowy prowadzę tak długo, dopóki przestaję czuć zapach kadzidła. Oczywiście no tutaj nie zawsze to jest, wiąże się z tym, że to kadzidło się wypaliło, no bo jest coś takiego jak habituacja bodźca, czyli przyzwyczajamy się do zapachu i przestajemy go czuć, ale dla mnie ważne jest pytanie, na co mam być uważna, czyli którą część rzeczywistości tu i teraz będę w tej chwili poddawać obserwacjom, no i ważne, żeby te obserwacje właśnie wolne były od ocen, a jeżeli te oceny się pojawiają, no to też traktujemy jaką pewną część rzeczywistości, którą nadal obserwujemy. No bo proces uważnościowy musi być procesem, w którym nie wartościujemy. To, o czym powiedziałaś, czyli te pytania, po co to robić, w ogóle strata czasu, nie potrafię, to też dużo nam mówi o nas samych, i też warto to poddawać uważności, czyli żeby móc zarządzać nieźle swoją uwagą mimo tego, co się dzieje w naszej głowie, to trzeba najpierw tą głowę dobrze poznać, czyli też trzeba się do tych myśli no trochę zbliżyć, poobserwować je jak strumień, który płynie, nie nadając temu żadnej wartości, ale też nie siłując się z nimi. Najczęściej to jest tak, że one przyjmują taki wymiar od najbardziej intensywnych do takich zanikających, czyli udaje nam się czasem osiągnąć taki stan, w którym te głosy nasze wewnętrzne milkną. I ja mam takie osobiste doświadczenie, że kiedy moje głosy wewnętrzne milkną, to najtrudniejszym zadaniem jest ich ponownie nie wywoływać. Ten niepokój wywołany tym brakiem tego chaosu, tak to trochę nazwę, ale tej zawartości umysłu, może być taką zwrotnicą, tak, czy też musimy się nauczyć nie wywoływać z powrotem tego procesu myślowego, bo wbrew pozorom on nam czasami przeszkadza, ale najczęściej najlepiej się w nim czujemy. Bo jest najbezpieczniej w momencie, kiedy po prostu ze wszystkich stron coś nas tam bombarduje, i wtedy no najłatwiej nie spotkać się ze sobą i nie dojść do tego prawdziwego wewnętrznego głosu, który bardzo często jest niewygodny. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno ćwiczenie z dawnych lat, które dotyczy muzyki, i polecam, nawet jeżeli ktoś nie jest muzykiem, to
nawet na chwilę można, odcinając się z jednej strony, może to brzydkie słowo jest, ale od takiej gonitwy myśli, a koncentrując swoją uwagę na przykład na jakimś utworze i starając się wyłapać jak najwięcej instrumentów, które grają jakąś, już nie mówię o linii swojej, ale co tam gra i zagłębiając się w ten utwór, wtedy przestaje się być na zewnątrz, tak? Czyli jest się autentycznie tu i teraz w tym utworze i tylko nas to interesuje. I jest wiele takich ćwiczeń, które można sobie fajnie połączyć. Jeżeli jedno do nas nie przemawia, to nie znaczy, że ze mną jest coś nie tak i po prostu nie daję rady i nie wiem, ćwiczenie po prostu zupełnie nie działa, tylko warto poszukać czegoś, co nam na dany moment będzie najbardziej bliskie i za tym pójść. Tak jak tutaj wiele osób zawsze poleca medytację i ja też jestem zwolennikiem tej medytacji, ale dzisiaj medytacja urosła do rangi w ogóle prawie religii i dodatkowej gdzieś tam ideologii, którą większość osób się kieruje. Ja jestem raczej bliższa temu, żeby po prostu usiąść w tej ciszy, albo nawet jeżeli nie w ciszy, to włączyć sobie jakąś muzykę relaksującą i skupić się tylko na sobie i na swoim oddechu. Wiem, że to jest na pewno bardzo, bardzo trudne na początek, ale jeżeli cisza jest dla nas dużym wyzwaniem, to można po prostu włączyć muzykę i postarać się skoncentrować właśnie uwagę na tej muzyce przez moment, to też na chwilę nas zatrzyma, bo właśnie chciałabym teraz przejść do tego, dlaczego to zatrzymanie jest tak bardzo ważne i szczególnie w dzisiejszych czasach. No to jest ważne chociażby po to, żeby zobaczyć, że duża część myśli lękowych związanych z jakimiś katastroficznymi wizjami przyszłości albo jakichś takich związanych z ocenianiem siebie, ona nie pochodzi z tu i teraz, czyli najczęściej w tu i teraz jesteśmy w dość bezpiecznej, stabilnej sytuacji i też w tu i teraz spotykamy się ze swoją sprawczością, ponieważ jesteśmy w sytuacji, w której możemy zmieniać, którą możemy zmieniać, na którą możemy wpływać, o którą możemy przekształcać. I to zatrzymanie troszkę pozwala nam pobyć w miejscu, które jest bezpieczne i uświadomić sobie, że wyzwania, które nas czekają i które są gdzieś przed nami, że od tych wyzwań dzieli nas wiele pojedynczych kroków, które muszą się zadziać tu i teraz. Czyli przede mną zawsze jest tylko jeden krok. Jeżeli ja biegam maratony, ultramaratony, to tak naprawdę do pokonania nie mam 120 kilometrów, które są przede mną, tylko do pokonania mam zawsze ten jeden krok, który się odbywa w tu i teraz. I wtedy mogę doświadczyć, że na ten jeden krok zawsze mnie stać. Oczywiście ultramaraton jest ultra potężnym wyzwaniem, do którego trzeba się też przygotować, i to nie jest takie proste, że się umówię ze sobą, że czeka na mnie tylko jeden krok i bieg rzeźnika pokonam z łatwością. Natomiast warto chociażby po to się zatrzymywać, żeby zobaczyć, że te strumienie różnych natrętnych często myśli, uporczywych myśli, przez które często się identyfikujemy, albo przez które stanowią kontekst dla naszej oceny rzeczywistości bieżącej, że one nie pochodzą z tej przestrzeni, w której żyjemy. I to zatrzymanie daje spokój, daje wewnętrzny spokój. Ono jest trochę taką porcją poczucia bezpieczeństwa. Ja jestem wielkim fanem tego, żeby w ogóle w procesach uważnościowych poszukiwać swoich narzędzi, które pozwalają nam się zatrzymać w tu i teraz, dlatego że fajnie by było jakby uwolnić tą przestrzeń do uważności od tych oczekiwań zewnętrznych, czyli żeby ona była przestrzenią, w której nie oceniamy, ale również nie oceniamy tych swoich narzędzi, których używamy, albo że efekt nie jest wyliczony, wiecie, tylko że efekt jest na miarę, podlega mojej subiektywnej ocenie. Jeżeli to, co robię, sprawia, że czuję się lepiej, że osiągam stan spokoju, albo że osiągam stan jasności umysłu i łatwiej mi za chwilę wejść w planowanie przyszłości, na przykład na których chcę się skupić, no to jest ten efekt, po który ja powinnam sięgnąć, bo jest taka tendencja do tego, żeby wszyscy upierali się na ćwiczeniach z rodzynkiem, które gdzieś się tam na początku pojawiło w książkach o uważności, żeby zacząć od tego, że jem rodzynek i skupiam się na tym, jakie warstwy smakowe on w sobie ma. No i ja tak sobie zawsze z tyłu głowy zadaję pytanie, a co jeżeli ktoś nie lubi rodzynków? Być może to jest tak, to znaczy, że mindfulness nie jest dla niego. No właśnie, więc szukajcie swoich sposobów,
Uwolnijcie tą przestrzeń. Niech to nie będzie przestrzeń taka jak przestrzeń szkolna, że jest jakieś zadanie, do którego ja się muszę przymierzyć i ćwiczę się w tej uważności jak mistrz Tai Chi, tak? Tylko to jest przestrzeń wolna do doświadczania siebie. I nie zawsze celem jest pozbycie się wszystkich myśli albo osiągnięcie spokoju. Czasem celem jest zauważenie, jak wiele niepokoju jest we mnie. I to jest wystarczające. Czasem celem jest na przykład uświadomienie sobie, że dzisiaj nie umiem być tu i teraz, bo coś z przeszłości tak bardzo mi zaprząta głowę, że jeżeli się tym nie zajmę, to nie jestem w stanie przetransferować się do rzeczywistości tutaj, tej teraźniejszej, codziennej. Proces uważnościowy tak naprawdę może towarzyszyć nam w codziennych elementach życia. Możemy ćwiczyć uważność, kiedy myjemy naczynia, możemy ćwiczyć uważność, kiedy balsamujemy się po kąpieli, możemy ćwiczyć uważność, kiedy rozwieszamy pranie. To nie jest jakiś coś, co wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania. Raczej jest to coś, co może stanowić element życia codziennego, żebyśmy czasem zawrócili się po prostu w takie miejsce, żeby zobaczyć, że żyję tu i teraz. Jestem też w swoim ciele. Fajne są te ćwiczenia, o których mówisz, te ćwiczenia cielesne, które są zdeterminowane pracą ciała, czyli żeby trochę ciało wymusza, żeby ta głowa zajęła się rzeczywistością bieżącą, bo to niejako trochę ułatwia osiąganie tego stanu, tej orientacji na tu i teraz. Na przykład w pracy terapeutycznej też często pracujemy w tu i teraz, czyli nie wnosimy na przykład do gabinetu albo na sesję opowieści o sobie, albo planów na przyszłość, tylko koncentrujemy się na tym, co ja tu teraz czuję, po co ja tu dziś przyszłam, czego w tej chwili doświadczam. To jest najbardziej newralgiczna i najtrudniejsza praca terapeutyczna, jeżeli możemy się skoncentrować na chwili bieżącej. I dla mnie najwyższym wymiarem pracy tu i teraz jest zdolność do wspólnego przeżywania ciszy. Do wspólnego przeżywania napięcia też, które się w ciszy pojawia, albo przyjemności, która z ciszy płynie. To jest też ten element uważnościowy, albo wtedy, kiedy ludzie zdają sobie sprawę, że nie każde bycie samemu jest samotnością, a nie każda samotność jest osamotnieniem. I zaczynają różnicować te stany w sobie. To są dla mnie też procesy uważnościowe, więc jest bardzo szeroki tak naprawdę temat i myślę sobie, że interindywidualny. Jest taka świetna książka Spokój i uważność żabki, książka skierowana do dzieci, która uczy technik uważnościowych. I ja myślę sobie, że jeżeli w ogóle chcecie skorzystać z jakichś narzędzi takich do budowania procesu uważności w życiu, to zacznijcie od narzędzi, które są skonstruowane dla dzieci. One Właśnie są z wczoraj zasady widziałam jakieś karty. najprzyjemniejsze. Dobrze, że o tym mówisz, że spróbuję to odnaleźć, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, bo jesteśmy przy okazji na pewno zakupów jakichś tam prezentowych, więc warto by było wybrać jakieś coś mądrego też dla dzieci, bo tych zabawek i tego wszystkiego jest tak dużo, które tak naprawdę rozpraszają uwagę dzieci i zabierają je od tej chęci pochłonięcia to, co mają dzieci naturalne w sobie. To te wszystkie dźwięki, światełka i to wszystko je tak rozprasza, że ta naturalna ich zdolność do koncentrowania się na zabawie, która tak długo często u nich trwa w jednym miejscu skupienia pełnego, po prostu no, zostaje zaburzona. I wczoraj gdzieś odkryłam karty takie, mają myślorysy. Jak ktoś sobie wejdzie na Facebooku to, czy tam, nie wiem, wygoogluję to, na pewno to wyskoczy i polecam, jak sobie to obejrzałam, to myślę, że to może być fantastyczny prezent pod choinkę dla małych dzieci i to są karty naprawdę takiego zatrzymywania się, ale myślę, że tutaj dorośli też gdzieś dla siebie coś mądrego będą w stanie wyłapać też z tych kart i też myślę, że to, co warto wspomnieć odnośnie uważności, to, że ta uważność, inaczej wdzięczność nie jest możliwa bez uważności. I to jest kolejny temat, który dzisiaj będziemy poruszać, czyli jeżeli my tak bardzo jesteśmy w przeszłości lub w przyszłości, szczególnie w przyszłości, jeżeli myśląc o, mam tutaj na myśli wdzięczność, to my cały czas jesteśmy skoncentrowane na tym, co
ma się udać, a nie co jest teraz, za co ja dzisiaj mogę być wdzięczna od takich prostych rzeczy. I bez tej uważności ta wdzięczność taka płynąca prosto z serca, całym ciałem odczuwana w ogóle nie jest możliwa, bo po prostu, żeby móc odczuwać wdzięczność, trzeba się zatrzymać. Co ty o tym myślisz? Myślę sobie, że po pierwsze, żeby móc, że na wdzięczność jeszcze trzeba zdecydować, bo jest to pewna postawa życiowa, która determinuje pewien sposób postrzegania rzeczywistości. I rzeczywiście ta postawa życiowa zakłada, że nie wszystko, co w życiu posiadamy, nie wszystko, co nas otacza, jest tym, co nam się odgórnie tak z zasady po prostu należy, tak? Jest to taka zdolność do dostrzegania tego, że wszystko, co do nas przychodzi i za co możemy się zabrać, że ludzie, z którymi możemy się spotkać, że czas, który możemy konsumować, że jedzenie, które możemy spożywać, że czas, który jest nam dany w przyszłości, że to są wszystko prezenty i że to są takie elementy związane z, no właśnie ze zdolnością dostrzeżenia, że życie robi nam prezent. I teraz wracając do tej uważności, to żeby zauważyć, że życie robi nam prezent i żeby zauważyć, że wdzięczność nie jest, że wdzięczność przede wszystkim wiąże się ze zdolnością do dostrzegania tych prezentów, no to trzeba też być w tu i teraz, żeby poczuć, bo wdzięczność jest nie tylko postawą, ale też elementem emocjonalnym, tak? Żeby też poczuć ten przypływ wdzięczności w tej zmianie emocjonalnej, no bo jakie emocje kryją się za wdzięcznością? Wdzięczność jest nie tylko pewnym sposobem interpretowania rzeczywistości, czyli tego, co dostałam, co mi się przytrafiło, albo co mam szansę dostać, ale jest też pewnym stosunkiem emocjonalnym, pozytywnym stosunkiem emocjonalnym, który jakby odrzuca postawę roszczeniową. Jest wielka różnica pomiędzy tym, że ja na coś zasługuję, a pomiędzy tym, że mi się coś należy. Popatrzcie, jaka tu jest emocjonalność. Tak patrzę, że mi się, Agata, trochę zawieszasz. Nie wiem, czy ty A też ty to właśnie widzisz. też się zawiesiłaś, ale już jest ok. Już Możesz chyba. Mówić dalej. Okej, okay, już jesteśmy. Jest wielka różnica pomiędzy emocjami, które podpowiadają nam, że coś nam się należy, i wielka różnica wtedy, kiedy czujemy, że na coś zasługujemy. Wtedy, kiedy ja czuję, że na coś zasługuję, to towarzyszy mi takie przekonanie, że mam prawo włożyć wysiłek i sięgać po rzeczy, na których mi zależy. Czyli, że jestem osobą wartościową, która zasługuje na wszystko w życiu, co najlepsze, tak? Ale nie, że mi się to należy. Czyli, że zakładam, że muszę włożyć pewien wysiłek, pewien rodzaj energii też w tej wdzięczności się pojawia, takiej energii, która sprawia, że ja kieruję się ku temu, co jest dla mnie ważne. Wtedy, kiedy zakładam, że coś mi się zaś należy, to może być we mnie dużo rozczarowania, może być we mnie dużo złości, może być we mnie dużo rozgoryczenia. Może... Wiecie, jak jest z prezentami pod choinkę? No, zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Tak? Jeżeli dziecko, a czasem dorosły, zakłada, że mu się należy jakiś prezent, który sobie wymarzyło od Mikołaja, no to wtedy, jeżeli ten prezent odrobinę odbiega od normy, no to jest potężne rozczarowanie zamiast wdzięczności, tak? Zaś jeżeli dziecko zakłada, że zasługuje z samej racji tego swojego człowieczeństwa, to rozczarowanie rzeczywiście się nie pojawia, bo prezent jest raczej uhonorowaniem tego, jakby nie chcę powiedzieć zasłużenia, bo to nie jest najlepsze słowo, tak? Zasługuje, bo ono jest w pewnym sensie warunkowe, ale, no, ale użyję go, tak? Że jest to, prezent jest uhonorowaniem jego obecności, tak? Czyli pewnym uznaniem jego wartości, aniżeli kwestią, wiecie, roszczeniową taką, w której dostaję to, bo świat musi mi to dać. Chyba to jest najlepszy sposób, jaki mogę to skonstruować, czyli żeby odczuwać wdzięczność, trzeba być uważnym, bo w tej uważności możemy dostrzec, jakie emocje się kryją za tym, kiedy na przykład komuś za coś dziękujemy, tak? Bo ja mogę komuś dziękować i myśleć sobie, że to jest wdzięczność, kiedy dziękuję za posiłek, kiedy dziękuję za pomoc, ale jak się zbliżę do moich emocji, to mogę poczuć, że za tym podziękowaniem na przykład ukrywa się poczucie małości, słabości, albo jakiegoś zażenowania, albo na przykład takie poczucia zobowiązania, że muszę się odwdzięczyć, tak? Czyli pewien rodzaj zobowiązania takiego emocjonalnego. I to z wdzięcznością
wdzięcznością ma niewiele wspólnego, bo wdzięczność jest taką przestrzenią, w której właśnie jestem gotowa dostrzec i podziękować, ale z racji zasługiwania zakładam, że nie muszę się odwdzięczać. Masło maślane trochę, ale znaczy, ja to doskonale mam rozumiem, bo ja tak przez myślę sobie, że dopóki sama do tego nie doszłam gdzieś jakiś czas temu, to w ogóle było we mnie mnóstwo wdzięczności za wszystko, co nie wiem, się przydarza, za ludzi, których spotykam, za rzeczy, nie wiem, które mnie otaczają nawet, czy za doświadczenia, które miałam w przeszłości, czy też wszystko, co gdzieś było dla mnie też pewnego rodzaju prezentem, który się pojawił, ale nie mogłam za bardzo pomieścić gdzieś w sobie tej wdzięczności dla siebie samej przez wiele lat. I myślę, że wiele osób, które jest skupione na działaniu, są tak bardzo skoncentrowane na tym działaniu, że tak dużo oddają tej energii z jednej strony innym ludziom i tego, żeby że skupiały się na tym, za co inne mogą podziękować, że zapominają zupełnie o tym, że tak naprawdę ta troska o siebie z taką wdzięcznością za to, że nawet zaczynając z powrotem, wracając do ciała, bo dla mnie od tego ciała też wszystko się zaczyna w mojej pracy, że dla nas to jest takie oczywiste, że mamy dwie nogi i że te stopy, które często dla wielu osób są jakieś, nie wiem, nieporadne, może nie dość ładne, jakieś nie takie, jakbyśmy chciały na przykład ze zdjęć, to patrząc na nie w kontekście, że one nas niosą przez całe życie i że no, dają nam możliwość poruszania się. Jeżeli my wejdziemy w ten takie patrzenie z lotu ptaka trochę na to wszystko, tak? Nie na to, że ja, takie jest to oczywiste, że ja tutaj jestem i że wszystko właśnie mi się należy, tylko jak to wygląda tak naprawdę patrząc na to z dystansem, że to ciało nas niesie, że już ten powtarzane hasło bardzo często, że ciało jest naszym domem, to gdy zagłębimy się to w to tak dużo, dużo jeszcze głębiej, to sobie możemy tam odkryć, że w momencie, kiedy chcemy dla siebie dobrze i kiedy zaczynamy być wdzięczne sobie za to wszystko i swojemu ciału, to nie chcemy go krzywdzić ani robić mu czegoś złego, czyli automatycznie odchodzą tematy objadania się, gdzieś katowania tego swojego ciała, bo my po prostu zaczynamy być dla siebie dobre i przestajemy cały czas sobie dowalać, a zaczynamy być wdzięczne po prostu za to, że to ciało jest i chcemy o nie dbać. To prawda. Jak ludzie robią te słoiki wdzięczności, nie wiem, czy kiedyś mieliście taką, miałaś tak, okazję i czy wy takie mieliście okazję słoik wdzięczności, który zakłada, że tam codziennie wrzucam sobie jakąś karteczkę, na której zapisuję coś, za co mogę być wdzięczna. Podłączę tylko chcesz komputer, pokazać swój mów. Dobrze. Nie. Dobrze. Myślałam, że chcesz pokazać swojej wdzięczności. Czyli codziennie wrzucają karteczkę z informacją, na której zapisują sobie treści, za co mogą być wdzięczni. To rzeczywiście warto wtedy mieć uważność na to, jakie emocje budzą się wtedy, kiedy poszukujemy obszarów wdzięczności. Czy przychodzi nam to z łatwością i jest to naszą taką cechą osobową. My z łatwością omiatamy wzrokiem nasze życie, jesteśmy w stanie jak litanie, tak, opowiedzieć różne rzeczy, które są związane z wdzięcznością. Czy jestem wdzięczna za jedzenie, za pogodę, za dzieci, za zdrowie? Czy to jest tak, że ja muszę szczególny trud włożyć w to, aby zobaczyć te obszary, za które jestem wdzięczna i czy wdzięczność mi właśnie przychodzi z oporem, z trudem? Czy za tą wdzięcznością na przykład nie kryje się takie poczucie, o tym często moi klienci mówią, takie poczucie naciągania rzeczywistości, tak? Czy za chwilę się nie pojawia motyw porównań społecznych, że no tak, jestem wdzięczna za to, ale nie mam tego, tak? Nie mam tego czerwonego Ferrari, nie mam tam jakichś różnych rzeczy, na których mi zależy. I to, jeżeli się pojawia to poczucie naciągania rzeczywistości, te takie wątpliwości, czy to jest wystarczające do tego, żeby być szczęśliwym, nie? Bo ludzie wytwarzają sobie w sobie poczucie wdzięczności, ale to się nie przekłada na przykład na poziom dobrostanu osobistego, czyli nie przekłada się czasami im na poziom szczęśliwości. Czyli jakby gdzieś tam w tym przekonaniu swoim głęboko ukrytym mają takie założenie, że żeby być szczęśliwym, żeby być spełnionym, żeby być w takim dobrostanie, to jednak muszą wytworzyć coś więcej, tak? To jednak powinno się coś pojawić wyjątkowego w tym słoiku wdzięczności, że te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają, nie są wystarczające. I ja myślę sobie, że wtedy brakuje uważności.
że do tego jest potrzebna uważność, nie? Że wtedy należy ją uruchomić właśnie na ten proces wdzięcznościowy, bo to nie jest taka magiczna różdżka, że jak ja zgromadzę 300 karteczek, na których napiszę, że jestem wdzięczna za posiłek, który mogę zjeść, to że to zmieni moje podejście do życia. Moje podejście do życia i do jakby oceny swojej satysfakcji z życia, które prowadzę, zmieni się wtedy, kiedy zauważę, że to, że jestem wdzięczna za jedzenie, przekłada się na przykład na to, jak je traktuję. Czyli ja zauważam, że jestem wdzięczna za jedzenie, jednocześnie wyrzucam go mniej. Albo robię w jakiś bardziej roztropny sposób zakupy, tak? Albo jestem wdzięczna za ciało i właśnie tak to, co powiedziałaś, przestaję je katować, przestaję się zmuszać do tego i zmuszać moje ciało do tego, żeby ono spełniało moje jakieś standardy, które gdzieś tam sobie w tej głowie ułożyłam. Więc tak troszeczkę kubeł zimnej wody, że nie wystarczy uświadomić sobie, za co powinniśmy być wdzięczni, bo to często z tej kategorii idzie, tylko warto uświadomić sobie za co ja chcę być wdzięczna, za co potrafię być wdzięczna, może nawet nie tyle, że chcę, tylko potrafię. Najczęściej ludzie do tego zadania z wdzięcznością zabierają się właśnie z takiej kategorii powinności, czyli zdrowy na umyśle i ciele człowiek powinien być wdzięczny za to, że świeci słońce. No więc piszą tam wtedy na karteczce, że świeci słońce. Ale jeżeli nie ma przekonania, jeżeli nie ma tego poczucia, jeżeli nie ma emocji, to nie ma też autentyczności w tej wdzięczności. Ja mogę zgromadzić 1500-1900 takich słoików, a mój poziom zadowolenia i satysfakcji z mojego życia się nie zmieni, ponieważ nie robię tego z przekonaniem. Więc tu się trochę kłania praca też ze swoją hierarchią wartości, z tym, co jest dla mnie tak naprawdę ważne i co potrafię przyjąć jako jakiś akt takiego daru ze strony świata, który mnie otacza. Czy ja w ogóle potrafię się zbliżyć do tego, żeby uznać, że to, czym świat mnie obdarowuje, jest pewnego rodzaju prezentem, czyli jakimś takim aktem dobroci ze strony świata, który mnie otacza, bo my żyjemy w kulturze indywidualizmu i ukuliśmy sobie przekonanie, że wszystko, co mamy, jest tym, na co zapracowaliśmy. I jako dość intensywnie pracująca osoba, która jest raczej zadowolona z jakości swojego życia, mogę wam powiedzieć, że pudło, bo 90% rzeczy, które mam, to są rzeczy, które, i oczywiście rzeczy w cudzysłowie, bo nie chodzi o rzeczy materialne, ale to są rzeczy i doświadczenia, w których zdobywaniu uczestniczyli inni ludzie, przy których zdobywaniu miała swój udział moja rodzina, albo miasto, w którym mieszkam, albo klimat, w którym żyję, albo okoliczności historyczne, w których przyszło mi żyć. I to są te akty, te podarunki i to są te akty, za które najmniej jest na przykład najłatwiej wytwarzać w sobie wdzięczność, tak? Czyli za to, że przyszło mi żyć w takim czasie, w takim okresie, w takim klimacie, wśród takich ludzi. Że mam na przykład szczęście w życiu do dobrych, sprzyjających, wspierających ludzi. Więc chyba to fajne. Też o tym jest ten kawałek, żeby tą wdzięczność uprawiać uczciwie. Bo jak to będzie sztuczka taka, wiecie, technika psychologiczna a la sztuczka, to wam się nie zwróci. To będziecie jeszcze bardziej sfrustrowani. Lepiej być wdzięcznym za kilka autentycznych doświadczeń, autentycznie wdzięcznym, niż mieć 100 słoików. Dokładnie. Przychodzi mi do głowy takie jeszcze jedno ćwiczenie, które łączy z jednej strony uważność i wdzięczność. To jest ćwiczenie, które znalazłam w planerkach u Eweliny Stępnickiej, które w ogóle nazywają się Jesteś cudem. I dla wielu osób wypowiedzenie tego słowa jestem cudem w taki sposób z pełnym przekonaniem bywa przeogromnym wyzwaniem i wcale nie jest łatwe, żeby to zrobić z poziomu przekonania, że ja wystarczę taka, jaka jestem, to jest wystarczające. I myślę, że do tego się dochodzi przez wiele, wiele lat, bo nagle jak nam się już wydaje, że tak jest i że my już tak czujemy, to pojawia się jakieś zdarzenie i gdzie od razu na przykład myślimy, że a mogłam to zrobić inaczej, a mogłam zrobić lepiej, a następnym razem, no i się zaczyna cała z powrotem z tego poziomu głowy taka gonitwa myśli, która nas zabiera od tego czucia, ale to ćwiczenie, które tam jest, banalnie proste i można to potraktować jako z jednej strony
coś, za co jestem wdzięczna, i wypisuję takie trzy rzeczy, które się zdarzyły każdego dnia, tylko bardzo ważne jest to, żeby to były trzy obszary, czyli pierwszym obszarem jest ciało, drugim obszarem jest umysł, a trzecim obszarem jest dusza. I wtedy, czy nie wiem, serce, pasja, cokolwiek, co płynie z nas, jakkolwiek sobie to nazwiemy, co jest takie dużo głębsze niż tylko doświadczanie, nie wiem, ciałem albo doświadczanie umysłem. I jeżeli każdego dnia postaramy się, wiemy, że na przykład każdego dnia na każdej kolejnej stronie tego planerka czeka nas to samo ćwiczenie, i teraz robiąc na przykład rano, to zastanawiamy się, co mogę dla siebie zrobić dzisiaj z każdego z tych obszarów, żeby, nie wiem, zatroszczyć się bardziej o siebie, poprawić sobie komfort życia, swoje samopoczucie, czy po prostu swoje zdrowie, albo na koniec, co ja dla siebie dzisiaj zrobiłam dobrego, i z tych trzech obszarów, co udaje mi się takiego wyłapać z tego dnia codziennego, jest, myślę, że niezwykle wartościowym ćwiczeniem, które mi bardzo pomogło, bo co się często okazuje, to nam się wydaje, że my tak dbamy o siebie, ale jak zobaczymy, prześledzimy sobie to dbanie o siebie nawet na przykładzie, nie wiem, 2 tygodni, to nagle się okazuje, że my z jednego obszaru dbamy, a pozostałe obszary są w ogóle zaniedbane, tak? I teraz bardzo ważne jest to, żeby znaleźć w tym jakąś tam równowagę, żeby też nie wchodzić w jakieś nie wiadomo jak górnolotne przemyślenia z tym związane. Tylko na przykład zrobiłam coś dobrego, nie wiem, wzięłam sobie gorącą kąpiel albo poszłam na masaż dla swojego ciała. Włączyłam sobie przepiękną muzykę, która, nie wiem, poruszyła mnie i która dostarczyła mi mnóstwo różnych emocji, zatrzymała mnie na chwilę i która przede wszystkim pozwoliła mi czuć. Dla innych osób, nie wiem, będzie to taniec, dla innych śpiew, dla jeszcze kogoś innego modlitwa czy też medytacja. Z przestrzeni umysłu to też może być po prostu czytanie książki czy obejrzenie jakiegoś dokumentu ciekawego, i teraz popatrzenie na te trzy obszary, które tak naprawdę są obszarami naszego życia, i tutaj nie da się z każdego z nich zrezygnować, bo wtedy z któregoś z nich zrezygnować, bo wtedy nasze życie w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć, że jest niepełne, ale nie doświadczamy siebie poprzez te trzy obszary, które są, myślę, że bardzo, bardzo ważne. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, tak sobie pomyślałam, że może być tak, że dla wielu osób powiedzenie jestem cudem, zacznę od tego miejsca, jest problematyczne, bo może się mylić z tym, że jestem cudowny, a wtedy to już tak trochę gorzej. Więc bycie cudem rzeczywiście nie oznacza, że jestem cudowna, tylko oznacza, że to zdarzenie, jakim jest życie, jest rzeczywiście cudem, cudem narodzin. Przypadek często decyduje o tym, że mieliśmy szansę zamanifestować się w tym życiu, w tym ciele, w tych okolicznościach, i rzeczywiście to jest cud, i za to warto być wdzięcznym, bo jakby nie było, no w tym wymiarze i w takiej wersji już chyba więcej się nie pojawimy. Zależy, co kto wierzy, ale nawet w zasadach reinkarnacji jest tak, że jednak będziemy w trochę innym wymiarze siebie, w wymiarze ja. Natomiast jeżeli chodzi o tą pełnię życia, to jak najbardziej się zgadzam, tylko uważałabym na taki jedną taką drobną rzecz, żeby jeżeli mam taką potrzebę rozbudowywać te swoje przestrzenie, czy to, o czym ty mówisz, nie, że to ci coś wnosi, że ty pozwoliłaś sobie doświadczyć siebie trochę w innych wymiarach, że to cię ubogaciło, to wtedy okej. Ale może być też tak, że są osoby, które są bardzo mocno zafiksowane na jakimś obszarze i mają z tego mega satysfakcję, i że ten kontekst tego jednego obszaru jest dla nich bardzo atrakcyjny, i wtedy warto pilnować takiej pułapki, żeby się nie wartościować, jeżeli ja na przykład nie mogę za Chiny ludowe w 36 roku mojego życia wytworzyć w sobie egzystencjalnych pytań o to, po co istnieje na przykład, nie? Bo też myślę sobie trochę za Arystotelesem, że trzeba robić właściwe rzeczy we właściwym czasie, czyli na wszystko przychodzi pewien czas, i też ta dynamika pomiędzy tymi obszarami, ona się zmienia. Na czym innym będzie zafiksowany 20-latek, na czym innym 30-latek, a na czymś innym 80-latek, nie? Więc też warto wziąć to pod uwagę i nie być dla siebie zbyt surowym. Jeżeli to ćwiczenie, czy jakiekolwiek inne, na przykład z kołem życia, na którym rozrysowujemy sobie swoje aktywności, robicie, to raczej jest to jakiś taki rodzaj wglądu, coś, co wam pozwala dokonać inwentaryzacji, ale na pewno nie może to służyć do jakościowej oceny mojego życia, bo ta jakościowa ocena waszego życia dokonuje się w was.
To są różne zabiegi, tak, które pozwalają sobie to życie pooglądać. Natomiast nie warto, żeby go nie wartościować, bo jak sobie myślę na przykład o pracy naukowej i o pisaniu na przykład doktoratu, tak, za który się teraz bardzo intensywnie już wzięłam, to myślę sobie, że nie będzie w moim życiu na tej przestrzeni następujących po sobie lat miejsca na różne inne rzeczy, czy z pewnych aktywności muszę zrezygnować, choć szalenie je lubię, ale naprawdę nie mam czasu na to, żeby zajmować się teraz filozofią na przykład, którą uwielbiam. Ja bardzo chętnie bym sięgnęła po różne najnowsze opracowania filozoficzne, ale to wyklucza zrealizowanie tamtego celu, który mi przyświeca. I warto to wziąć pod uwagę, nie? Bo z takiej perspektywy, gdybym spojrzała powierzchniowo, to bym powiedziała: o nie, moje życie nie jest pełne, ponieważ poświęcam 90% mojego czasu na przykład na pracę intelektualną w tej chwili. Natomiast jakby tak w perspektywie temporalnej sprawdzić, czyli na przykład pod koniec życia, to wam powiem tam za te, mam nadzieję, kilkadziesiąt lat, to być może się okaże, że ten okres fiksacji na jednym obszarze był najbardziej satysfakcjonującym i rozwijającym obszarem dla reszty. Ja o tym mówię tak trochę prowokacyjnie, ponieważ jakby chylę czoła i to jest bardzo zasadna technika pracy, ale bardzo zależy mi na tym, żeby tutaj podkreślić, żeby się też nie zafiksować na tym, żeby kartka, którą wypełniamy, która pokazuje nam, że gdzieś jesteśmy niepełni, była źródłem obniżenia poczucia wartości, nie? No bo to życie psychiczne to tak jak życie fizyczne. Mogę mieć jakieś części mojego ciała, które bardzo lubię, o które dbam i które rozwijam i które mi się strasznie podobają, ale na pewno będą jakieś takie części mojego ciała, które trochę niekoniecznie, nie? Jakoś tak przykuwają moją uwagę i trochę gdzieś tam kuleją, i to też jest okej, okay, bo nie musimy być idealni ani w ciele, ani w życiu osobistym, ani całościowo, nie? Czyli nie musimy spełnić tego wielkiego snu o wykorzystaniu wszystkich możliwych potencjalności tego Ja świata. się tutaj zgadzam z Tobą jak najbardziej. Bardziej myślę sobie, że to ćwiczenie, przynajmniej dla mnie, pokazało mi to, że nawet nie planując sobie, co ja chcę dalej zrobić, czyli zastanawiając się nad tym, ok, co ja dzisiaj zrobiłam właśnie z każdego z tych trzech obszarów, no to każdego dnia pokazywało mi, że jednak jednego tam z tych obszarów w ogóle nie ma. I tu nie Że nie chodzi o to, dotykasz że tego, nie? w Że tego ogóle. nie I teraz dotykasz. daje mi to chwilę refleksji, czyli tą uważność, że ej, no ale o co chodzi? Dlaczego ja tam nie idę? Czy ja nie idę tam z lęku, bo nie wiem, boję się, że spotka mnie tam coś, co bym nie chciała? Czy po prostu nie idę tam z lenistwa albo z jakichś własnych przekonań? Więc to też jest takie fajne ćwiczenie, które gdzieś, Wglądowe. oczywiście, tak, nie uzależniając się od tego, że tak ma nasz każdy dzień wyglądać, tylko może nam przez pewien No jakiś właśnie, to tam jest to, o cykl czym ty mówisz. pokazać. Tego się boję, nie? Znaczy, na to chciałam zwrócić waszą uwagę, to, o czym mówisz, nie? Że nie mogę od tego uzależniać, że to nie może być taka zewnątrz sterowność, nie? Tak. Ale też zgadzam się z tym, co powiedziałaś odnośnie tego, że trochę tak mówiąc najprościej, na wszystko w życiu jest czas. I teraz, Tak. żeby być uważnym, to też od tych drobnych rzeczy się zaczyna, ale jeżeli chcemy się rozwijać w danej dziedzinie albo w danym obszarze życia, czyli porównując na przykład sobie to dając przykład takiej młodej mamy i no, młoda mama, która urodziła dziecko, no, żeby być skoncentrowaną na tym dziecku i uważną na potrzeby dziecka, no wiadomo, że ona teraz nie będzie robiła kariery zawodowej Na przykład, no. od razu po urodzeniu, tylko jednak będzie się koncentrowała na potrzebach tego dziecka, bo to jest najbardziej na ten moment ważne. I tak samo u ciebie, jeżeli chodzi o, myślę sobie, to pisanie tego doktoratu, no to jest jakiś etap życia, gdzie ta uwaga będzie skierowana akurat w tym kierunku. U mnie w momencie, kiedy zakładałam firmę i pracowałam po prostu dniami i nocami, to sobie dzisiaj myślę, kurczę, jak ja mogłam się tak zachorowywać. Ale z drugiej strony, no, wiem, że ten moment akurat bardzo tego wymagał, bo inaczej pewnych rzeczy też bym w taki sposób, jak sobie chciałam, zaplanowałam, czy też był na to czas, nie miała. Więc też sobie myślę, że tutaj, no, nie da się być wszędzie, jeżeli chodzi W tym o samym czasie. tak, w tym samym No. czasie. I to ćwiczenie ma nam za zadanie tylko pokazać, czy my celowo nie jesteśmy, tak? Że celowo nie zostawiamy siebie w jakimś z tych obszarów. Tak, bo właśnie techniki uważnościowe mają swoje
mocne i słabe strony. Tych słabych jest zdecydowanie mniej, ale w mojej opinii słabą stroną jest to, że ciągle oceniamy nasze życie wtedy przez pryzmat tego jednego wycinka, a jednak warto na swoje życie patrzeć w takiej perspektywie temporalnej, czyli całościowo, nie? Tak marzy mi się taki rodzaj wglądu na tu i teraz, co tu i teraz mnie dotyczy, ale też taki rodzaj wglądu z metapoziomu, który jakby obejmuje swoim zasięgiem wszystkie lata mojego życia, ewentualnie też te przyszłe. Żeby się nie zapędzać właśnie w taki kozi ruch, w którym okazuje się, że ja na tu i teraz muszę wszystko. To tak jakby pójść na siłownię i zdecydować, że zrobię wszystkie treningi dziś. Na wszystkie części ciała. Jesteś sportowcem, to wiesz, czym to mogłoby się No skończyć. tak. Nie? Że jakby wszystko. Więc tak, to też wymaga pewnej uważności, w której się kryje troska i samowspółczucie, taki rodzaj empatii skierowanej do siebie. Nie chodzi o usprawiedliwiania, bo jeżeli się pojawia motyw samousprawiedliwiania i my przez to w jakiś szczególny sposób, tak jak mówisz, unikamy jakiegoś rodzaju aktywności, bo nie wiem, są jakieś blokady, coś nam utrudnia dostęp do tych przestrzeni, tylko chodzi o taki rodzaj samowspółczucia, w którym my bierzemy pod uwagę okoliczności, w których żyjemy, bierzemy pod uwagę nasze możliwości, bierzemy pod uwagę nasze potrzeby tu i teraz. Jesteśmy w stanie też odpuścić, bo uważne życie i życie takie pełne wdzięczności to jest też życie, w którym uznajemy taki obszar odpuszczania. Czyli dopuszczamy go do głosu, nie? Bo spójrzcie, że wszystkie jakby narzędzia coachingowe jednak koncentrują nas na działaniu, na podejmowaniu wysiłku, na wprowadzaniu czegoś nowego i jest bardzo mało przestrzeni uznania, takiej kategorii uznania dla potrzeby odpuszczenia. Raczej uczymy się zarządzać czasem, żeby upchnąć w niego jak najwięcej. I tak a propos uważności, tak upchniemy jak najwięcej, to nie będzie szansy wtedy na to, żeby ten proces uważności mógł się tam w jakiś sposób zamanifestować, no bo trzeba się bardzo szybko przerzucać z jednej płaszczyzny działania do drugiego i w pewnym sensie dla mnie to jest ucieczkowe działanie. Jak się uprę na to, że sobie zagospodaruję mój czas od rana do wieczora w taki sposób, żeby spełnić wszystkie kryteria pełnego życia, to z pewnością nie będę miała czasu na to, żeby poczuć, że to mi coś wnosi. Nie? To jest to dla mnie jedno z ucieczkowych narzędzi. I z przykrością muszę stwierdzić, że w rozwoju osobistym tych ucieczkowych narzędzi jest dużo. I to nie wynika z narzędzi, z samego charakteru narzędzia, tylko to wynika z tego, do czego go używamy. To tak jakby opróżniać basen widłami. Wiecie, no, samo narzędzie jest okej, tylko jeżeli ono zaczyna być używane do wszystkiego, to wtedy może narobić trochę szkody, więc warto uważać zawsze się tam gdzieś do siebie, nie? No właśnie, a propos tej uważności, nie? Tą uważność mieć też na swój kosmos, który mamy w sobie, na swoją mapę świata, na swoje miejsce w życiu, bo czasami siedzimy w internecie i możemy śledzić aktywności innych osób, ale i przykładać sobie, porównywać efekt prawie zjazdu klasowego, tak, że ja po prostu oglądam i wypadam słabo. Natomiast warto rzeczywiście zawracać z tego miejsca, z tego efektu zjazdu klasowego i najpierw sprawdzić, w jakich butach ja dzisiaj jestem, nie? W jakim miejscu ja dziś jestem, na co ja sobie mogę dzisiaj pozwolić i być wdzięcznym sobie za to, co jestem w stanie w tej swojej rzeczywistości, w której przyszło mi dziś żyć, co jestem w stanie wprowadzić, co jestem w stanie zrobić, ale też z czego czerpię, no bo te okoliczności, w których jesteśmy, są też okolicznościami, które pozwalają nam czerpać. I chyba ta wdzięczność i uważność to jest taka umiejętność, którą warto wypracować też w takim kierunku zdolności do rozpoznawania tego, z czego czerpiemy dziś. Żeby nie porzucać wszystkiego za bardzo na śmietnik. Ja jestem uporczywym miłośnikiem koncepcji ekologii rozwoju osobistego, żeby poddawać recyklingowi, żeby nie żegnać się za szybko, żeby wykorzystać maksymalnie zasoby, które już zostały w coś włożone.
Ja to uwielbiam, w ogóle dowiedziałam się o tym od ciebie i myślę, że możemy w ogóle cały taki odcinek też temu poświęcić. Dzisiaj powoli będziemy się żegnać i wiecie, że we dwie, jak się spotkamy, to możemy po prostu tutaj płynąć od tematu do tematu. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten moment, żeby się pojawiły. Skorzystam z okazji i zapowiem od razu kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku spotkam się z Martą Tymoszewicz Bednarz, z którą będę rozmawiała na temat metody body art i tego, jak to z tym body artem w Polsce się zaczęło i co tak naprawdę dzięki takiej koncepcji treningowej jesteśmy w stanie gdzieś doświadczyć własnym ciałem. I też z Asią będziemy mieć za 2 tygodnie bardzo ciekawe spotkanie, które będzie poświęcone koncepcji cienia i takiego obejrzenia, przyjrzenia się sobie, że to, co, że człowiek nie jest tylko, znaczy tak, no człowiek jest z natury z jednej strony dobry, ale ta ciemna strona też w jakiś sposób coś nam pokazuje i spychanie tego wszystkiego, co w nas niewygodne i nie dawanie sobie tej możliwości do wyłonienia tego i zapalenie tam światła też jest czymś, co bardzo często kieruje naszym życiem nieświadomie i o czym kompletnie nie mamy pojęcia, więc myślę, że to będzie też bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Już właśnie tutaj widzę, że Edytka pisze. Tak właśnie ta godzina nam szybko bardzo mija. Co jeszcze bym chciała powiedzieć, to, że startuje już jutro program Siła Spokoju. Można się jeszcze dopisać. 12, mam nadzieję, że takich cudownych w moim odczuciu lekcji, które mają właśnie za zadanie wprowadzić nas w większą uważność i choć na moment się zatrzymać dla siebie każdego wieczoru, bo będziemy się spotykać w poniedziałki, środy i piątki w grudniu, właśnie podczas tych 12 lekcji. Będziemy też pracować z piłeczkami do masażu i z takimi technikami relaksacji, które mają nam na celu puścić napięcie z ciała i tam, gdzie zgromadziło się napięcie w punktach spustowych, więc to, co Wam gdzieś pokażę podczas tych ciałowań, mam nadzieję, że zabierzecie ze sobą dalej, nawet jeżeli program się skończy, to będziecie mieć cudowne narzędzia w rękach, żeby pomagać sobie, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek dolegliwości bólowe, takie pierwsze symptomy, jakichś nerwobólów, które bardzo często ignorujemy, a tutaj mam nadzieję, że pokażę Wam, jak można sobie łatwo pomóc. No i Asia ma tutaj bardzo fajną też taką niespodziankę, jeżeli chodzi o pismo charaktery. I więc podziel się, Asiu. Dobra. Ja Was zapraszam przede wszystkim na cykl webinariów na Uniwersytet SWPS, Humanistyczno-Społeczny Uniwersytet SWPS. W wydarzeniach mam okazję prowadzić 4 webinaria na temat uzależnień. Naprawdę mam bardzo fajnych gości, specjalistów w tym zakresie, więc myślę sobie, że rozmowy będą owocne. No i zachęcam Was do zakupienia, jeżeli interesuje Was uzależnienie od mediów społecznościowych, to zachęcam Was do zakupienia numeru charaktery grudniowego, w którym udało mi się umieścić swój artykuł. Więc jeżeli macie ochotę, jest tam sporo narzędzi do pracy, więc no to taka mała autopromocja. Natomiast bardziej zapraszam Was do grupy Jaram się zdrowiem, bo rzeczywiście postaram się już od tego 1 grudnia publikować codziennie, choć nie zawsze mi się to udaje. Natomiast mam takie wrażenie, że jesteśmy w stanie fajną społeczność rzeczywiście tam wypracować taką. Chciałam Wam też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jak rozmawiamy, to jest to torowanie, nie? Ten priming. Jak rozmawiałyśmy o depresji, to tak trochę nastrój, nie? Taki obniżony, że się dopasowujemy. Jak rozmawiamy o uważności, o współczuciu, to tak jakoś nam się płynie, powoli, nie? To tempo takie, ta uważność na słowa różna się pojawia, większa. Więc te wszystkie badania pokazują, nie? Że jak uruchamiamy motyw wdzięczności i uważności, to rzeczywiście zaczynamy też dostrzegać więcej rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni i więcej rzeczy, na które powinniśmy być uważni. Więc też się dopasowujemy. Jest to jeden właśnie z darów wprowadzania tych technik. Więc serdecznie Tutaj Was. zobaczę jest pytanie, Aha, okej, okay, bo ja właśnie nie widzę tego, nie? widzisz komentarze, jest pytanie od Dominiki. Nie widzę komentarzy. Nie, coś mi się stało z komputerem, ale przeczytaj, jak możesz mi je, to ja sobie. To trochę jak gonitwa za tak zwanym naszym własnym life propose. Czasem się nie da, życie swojego życia. Czasem się nie da, trzy kropki. Życie swojego życia chyba też może być na tym
Live. Być tym. O, już teraz widzę. Ja nie wiem, Wiesz nawet co? pokręciłam, widzę stąd jak. Wiesz co, Dominika? Nie wiem, co to jest ten knife Ja proposed, właśnie nie wiem, tak? czy ja to w ogóle dobrze przeczytałam. Więc ja chętnie odpowiem na to pytanie, ale chyba tak intuicyjnie czuję, o co ci chodzi, nie? Że chyba, że nie zawsze się. Okej, okay, jestem w grupie, okej. Okay. Chyba chodzi ci o to, że nie wszystko się. Propose. Ale nie wiem, ale to Okej. prosimy o przetłumaczenie, bo ja nie znam w ogóle tego Okay. określenia. Czyli chyba. Przeznaczenie. A, dobra, okej, dzięki. Czyli, że to jest, może być gonitwa za swoim życiowym przeznaczeniem, nie? No właśnie, to pytanie też, co to jest to życiowe przeznaczenie, nie? Jakoś tak sobie myślę, czy to jest, bo ja myślę, że my przeznaczenie to sobie ukuwamy gdzieś w tym naszym życiu, bo popatrzcie, że samo słowo, nie? Że przeznaczenie, czyli nadajemy jakieś znaczenie pewnym ciągom zdarzeń. I jak wam mówiłam na początku o tym, że my sobie ciągle redefiniujemy naszą biografię, czyli na nowo ciągle sobie ją odczytujemy, nadajemy znaczenia kolejnym zdarzeniom, które miały miejsce, to myślę sobie, że właśnie to jest ten proces poszukiwania przeznaczenia. Kiedy uda nam się dojść do takiego miejsca w życiu i zrobić coś, co wyda nam się wartościowe, to wtedy zaczynamy poszukiwać w przeszłości tych jakby elementów naszej biografii, które świadczą o tym, że to była jedna zgrabna droga do tego sukcesu. I najczęściej nam się udaje, bo życie nasze jest pełne różnych doświadczeń i pełne różnych aktywności, więc możemy sobie połączyć różne elementy w całość, tak? Więc myślę sobie, że nie ma czegoś takiego jak przeznaczenie, choć wierzę w to, że jest coś takiego jak determinacja, wierzę w coś, w to, że jest coś takiego jak talent, wierzę w to, że jest coś takiego jak intuicja co do samourzeczywistnienia ja, czyli taki pewien rodzaj melodii życia, który nam przyświeca, Ja nie? tutaj tak przy okazji ostatniej rozmowy z Lilianą, gdzie poruszałam temat takiej misji życiowej i odkrycia tej misji, ale bardziej na zasadzie własnych predyspozycji i tego, jakie są nasze właśnie zasoby, jakie są nasze talenty i ukucie trochę tej misji poprzez doświadczenie tych własnych predyspozycji, tego, co w ogóle lubimy robić, intuicyjnie czujemy, co nam dobrze też wychodzi, i żeby się po prostu gdzieś nie fiksować na tym, że my cały czas musimy się rozwijać w kolejnych dziedzinach, tylko skupić się na tym rzeczywiście, jakie są te nasze talenty, i poprzez to doświadczać tego, no, najprościej mówiąc, w czym najbardziej czujemy się dobrze. I być może część osób kojarzy to z przeznaczeniem, tak? Czyli jeżeli na przykład wziąć tylko jeden obszar dotyczący, nie wiem, pracy, tylko bardziej wydaje mi się, że tu jednak chodzi o własne predyspozycje i na przykładzie tych predyspozycji, jeżeli chcemy potraktować życie jako takie może nie łatwe przejście, tak, ale nie cały czas dowalanie sobie, czyli że stawianie sobie coraz kolejnych trudności i tego wszystkiego, co musimy nauczyć się, doświadczyć, żeby poczuć się, że nie wiem, jesteśmy w czymś wartościowe, tylko bardziej iść za tym intuicyjnie, co czujemy, że nam służy, że jest dla nas, to bardziej kojarzy mi się z przeznaczeniem, chociaż tak jak ty, nie do końca. No, ja mogę otwarcie powiedzieć, że ja nie do końca w to przeznaczenie wierzę. Uważam, że sami kształtujemy swoje życie. Mamy ogromny wpływ na bardzo wiele zdarzeń, które nas spotykają. Oczywiście nie na wszystko, ale no, nie do końca zgodzę się z tym, że wszystko już jest zapisane i że my po prostu jesteśmy jak trochę takie marionetki, które wypełniają już jakiś scenariusz. Wiesz, myślę sobie, że o przeznaczeniu też my decydujemy wtedy, kiedy nadajemy znaczenie temu, co robimy. Tak, jeżeli ja jestem w stanie cenić to, do czego dotarłam, tak, to miejsce, w którym jestem w życiu, tą rolę społeczną, którą w życiu pełnię, to, w czym jestem dobra, to wtedy jestem w stanie upatrywać w tym pewnego przeznaczenia, tak, czy jakby takiego wartościowego efektu pewnej drogi, którą pokonuję. Więc to pewnie zależy od naszej głowy, tak. Jeżeli ja cenię to, dokąd dotarłam, cenię to, kim jestem, to powiem, moim przeznaczeniem było zostać psychologiem, ponieważ cenię to, że nim dziś jestem. Gdybym tego nie robiła, to nawet gdyby to było moje przeznaczenie, to nie ceniąc tego, nawet nie byłabym w stanie zauważyć, że to było coś, ku czemu ciągle zmierzam. Więc to pewnie zależy też od stosunku, od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie
szacować pozytywnie nasze osiągnięcia, czyli jak, na ile jesteśmy w stanie się nad nimi pochylić i powiedzieć, jest coś, co robię dobrze, jest coś, w czym się spełniam, jest coś, co sprawia, że czuję się społecznie użyteczny, bo często z tym przeznaczeniem też jest tak, że my definiujemy też te role społeczne jako te związane z przeznaczeniem, które są społecznie użyteczne, czyli dotyczą bardzo często ról pełniących jakieś funkcje społeczne. Więc to naprawdę wszystko jest w tej małym mikrokosmosie, który mamy, nosimy na szyi. No i znowu To nie chodzi tylko o to, żeby wracając, deszcz nie padał do no środka. tak, wracając do początku naszej rozmowy, no to ten mikrokosmos, żeby w ogóle dostrzec te swoje własne uczucia, zasoby, to wszystko, co gdzieś się też w nas wydarzyło, no to potrzebna jest ta uważność. Bez tego zatrzymania, pochylenia się nad tym, przeanalizowania też i bycia w tych, nie wiem, działaniach nawet, tak? Bo tutaj bardzo często ludzie pytają, jakie jest przeznaczenie albo misja życiowa odnośnie swoich zawodowych jakichś tam ról, to, no to, to, ta, to uważność i zatrzymanie się, skoncentrowanie w tym momencie, czy ja się czuję dobrze w tym, co wykonuję, no jest tutaj niezbędna i ta refleksja, więc polecamy Wam bardzo no, doświadczenia, które dzisiaj popłynęły z tej rozmowy, jeżeli chodzi o takie ćwiczenia, wybranie sobie czegoś dla siebie, jeżeli coś do Was przemawia. No i zapraszamy na kolejne spotkania. Czy masz coś jeszcze do dodania? Nie, nie mam nic do dodania. Dziękuję Wam serdecznie za uważność i uwagę. No i życzę Wam miłego wieczoru. Zaczynamy grudzień, więc chyba taki czas podsumowań, refleksji. Może warto trochę zwolnić i zaufać też temu, co nasi przodkowie robili, czyli oni gdzieś tam w grudniu zwalniali, porządkowali, najpierw pościli, a później wyjadali wszystko, co im zostało. Może to jest właśnie taki czas, nie? Żeby się przygotować dobrze do nowego roku, żeby móc gdzieś wkroczyć z czystą głową i umysłem i ciałem w tą nową rzeczywistość. Miejmy nadzieję, że ona będzie trochę bardziej przyjazna i że pandemia może nas już niedługo opuści, co? No dobrze by było spotkać się twarzą w twarz. Tak. Dzięki Wam serdecznie. Dziękujemy Wam dzisiaj bardzo. Do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa. Pa, pa.